Tutaj znajduje się linia kolejowa numer 91 z Medyki do Krakowa. Tu mamy linię numer 71 z Rzeszowa do Ocic. To właśnie od września 2019 roku linia ta jest elektryfikowana. Dlaczego akurat znajdujemy się w tym miejscu? Z prostego powodu. To tutaj właśnie na tym rozwidleniu, tuż za dworcem Rzeszów Zachodni, rozpoczyna się właśnie omawiana przez nas linia kolejowa numer 71. Można powiedzieć, że linia kolejowa numer 71 stanowiła przez wiele lat linię tak zwaną drugorzędną. I wydawało się, że wraz z upadkiem PRL-u skończyła się era elektryfikacji. Jak widać, nie. Omawiana linia kolejowa numer 71 ma swój początek w Rzeszowie, a ściślej mówiąc na rozwidleniu dwóch szlaków kolejowych, o których była mowa. Tutaj widzimy jej punkt początkowy, a tutaj końcowy. Leżące przed Tarnobrzegiem Ocice nie są obecnie uwzględniane w ruch pasażerskim, który z uwagi na małe zainteresowanie zamarł w 2005 roku. Jednakże historia tej linii kolejowej i oddawanie jej poszczególnych odcinków do użytku to działania bardzo rozciągnięte w czasie. Żeby ukazać w pełni modernizowaną linię, muszę jeszcze zaprowadzić Was w jedno kluczowe miejsce. Po mojej prawej stronie linia kolejowa 25 z Łodzi Kaliskiej do Dębicy, linia zelektryfikowana. Natomiast tutaj, po mojej lewej stronie, znajduje się linia, która właśnie jest elektryfikowana, czyli linia 71 z Rzeszowa do Ocic. Znajdujemy się praktycznie w Ocicach. To jest na pograniczu stacji Chmielów-Zagumnie, a właśnie Ocic, czyli w zasadzie prawie Tarnobrzega. Zobaczmy, jaka tu naokoło ładna okolica. Nawet za mną relikty przeszłości. No, ta linia kolejowa nie była, tak jak w przypadku innych, oddana do użytku tuż po jej wykonaniu. Występowały tutaj liczne problemy. No, była ona, tak można powiedzieć, pechowa trochę, bo z jednej strony rozwój Centralnego Okręgu Przemysłowego, no to wiadomo, że był to duży plus i potencjał dla regionu. Niemniej jednak budowę dalszą linii przerwała wojna, bo na początku linia była doprowadzona z Ocic do Nowej Dęby. Wtedy jeszcze Dęby, nie Nowej Dęby. Miało to kluczowe znaczenie, ponieważ w Dębie istniał poligon wojskowy, istniały zakłady metalowe. Później znaczną rolę odgrywała tam spółdzielnia inwalidów. Więc później, dopiero po wojnie, oddawano następne odcinki tej linii, między innymi odcinek z Rzeszowa do Kolbuszowej. W każdym bądź razie, ogólnie, całościowo, można by rzec, linia została dopiero oddana po dojściu Gierka do władzy, czyli w 1971 roku.
Można by pomyśleć, że swoją historię linia kolejowa numer 71 ma w II RP i koncepcjach powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Tymczasem COP był tylko motorem napędowym do budowy tej linii. Jej pierwsze koncepcje rozważano już na początku XX wieku, kiedy w 1907 roku utworzono Komitet Budowy Kolei z Rzeszowa do Niska, które miało być stacją docelową leżącą na powstałej w 1900 roku linii rozwadów Przeworsk. Jednak przed wybuchem I wojny światowej zmieniono koncepcję trasy i zaplanowano ją do Tarnobrzega. Odkładanie budowy tej linii po zakończeniu działań wojennych podyktowane było budową linii bardziej przydatnych dla gospodarki polskiej, jak na przykład budowa centralnej magistrali węglowej. Powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego przyspieszyło budowę linii, w czym poza wspomnianą dębą istotną rolę odgrywało usytuowanie w rejonie Polski południowo-wschodniej ważnych dla gospodarki polskiej zakładów. Potencjał ten jednak wykorzystano dopiero w latach powojennych. Przy czym budowa linii kolejowej 71 miała taki sam powód jak obecnie, czyli płynne połączenie kolejowe między miastem wojewódzkim, jakim został Rzeszów, a Warszawą. Zatem miała ona mieć strategiczne znaczenie jako szlak dalekobieżny. Dęba Rozalin to jest właśnie ta stacja, która była otwarta pierwsza. Krótki odcinek z Ocic został otwarty w 1938 roku, a resztę to dopiero otwarto wiele lat później po wojnie, bo dopiero w 1960 roku do Głogowa. Oprócz oddania odcinka Ocice-Dęba przed wojną udało się wybudować nasyp kolejowy na odcinku z Dęby Rozalin do miejscowości Widełka, czyli ponad 30 km. Po oddaniu linii do użytku w latach 1973-1978 kursował międzynarodowy pociąg pospieszny Karpaty z Bukaresztu do Warszawy, a przez 20 lat od 1972 do 1992 roku pociągi Warszawa-Zagórz, Łódź-Kaliska-Zagórz, Przemyśl-Gdynia, Rzeszów-Gdynia, a w okresie letnim Rzeszów-Kołobrzeg. W 1992 roku pociągi pospieszne na tej linii zlikwidowano, a w 2000 całkowicie zawieszono ruch pasażerski. Poza tym na odcinku Ocice-Dęba-Rozalin prowadzony był okazjonalnie przejazd eszelonów na poligon wojskowy. Ta linia kolejowa numer 71 Rzeszów-Ocice była sukcesywnie, stopniowo rewitalizowana i modernizowana. Mniej więcej od 2006-2007 roku przywracano tutaj połączenia pasażerskie. Jeśli chodzi o modernizację, również obecnie w ramach wielu prac na terenie Polski mających na celu zmodernizowanie poszczególnych szlaków kolejowych, nie wzięto oczywiście tej linii pod uwagę, ponieważ tutaj torowisko jest w tak dobrym stanie, że nadaje się do użytku i nie ma potrzeby jego wymiany. Patrzmy sobie tu. Mamy tak zwane łapki, czyli rozwiązanie współczesne. Na linii 71 modernizowanej od 2007 roku. Zobaczmy, jak wygląda mająca być modernizowana linia numer 25 z Łodzi Kaliskiej do Dębicy. Tu mamy rozwiązania stare. Na pierwszy rzut oka wydaje się to samo, ale rozwiązanie całkiem inne. Pierwszą wznowioną relacją było od 2007 roku połączenie z Rzeszowa do Kolbuszowej i od końca 2009 roku z Rzeszowa do Tarnobrzega. Od 2011 do 2017 roku linią kursował również skład Zamość-Zielona Góra, w którym z uwagi na brak elektryfikacji w Rzeszowie przepinano lokomotywę elektryczną na spalinową. Jeździły nią też pociągi relacji Rzeszów-Stalowa Wola i Przemyśl-Bydgoszcz.
Nim uruchomiono te połączenia, do końca 2009 roku wymieniono nawierzchnię na niemal całej długości linii, zmodernizowano stację w Kolbuszowej i urządzenia na stacji Dęba-Rozalin. Zbudowano również nowe perony na prawie wszystkich przystankach osobowych ze zmianą ich lokalizacji na dogodniejsze. Wybudowano też nowe w Tarnowskiej Woli, Cyganach i wspomnianym Chmielowie Zagumniu. W 2010 roku dokonano przebudowy stacji Głogów Małopolski oraz zbudowano przystanki osobowe w Budach Głogowskich i Widełce, w której stacja kolejowa zyskała nową lokalizację nad drogą krajową nr 9. Ponieważ omawiana linia kolejowa w większości jest jednotorowa, w ramach prac na tej linii, mających na celu upłynnienie ruchu, wybudowano mijankę w Majdanie Królewskim, której łączny koszt wyniósł 16,5 miliona złotych netto. Mijankę wykonało przedsiębiorstwo napraw i utrzymania infrastruktury kolejowej i oddano ją do użytku w maju 2019 roku. Stacja Chmielów Zagumnie, przy której wyodrębnia się niezelektryfikowana linia kolejowa z Ocic, jest stacją, która powstała w połowie października 2016 roku. Przy czym na linii kolejowej Rzeszów-Ocice znajduje się ogółem 21 miejscowości obsługiwanych głównie przez szynobusy. Wśród najważniejszych jest kurs do Lublina i do Stalowej Woli. Linią kursują również pociągi towarowe do terminalu paliwowego w Widełce i składy zdawcze do Głogowa Małopolskiego. Z obecnego punktu widzenia linia kolejowa nr 71 ma nie tylko znaczenie regionalne, ale i międzyregionalne oraz międzyaglomeracyjne. Poza Rzeszowem do najważniejszych stacji należą Głogów Małopolski, Kolbuszowa, Nowa Dęba, i Dęba-Rozalin. Niezwykle ważnym z punktu widzenia transportu towarowego jest również wspomniana stacja Widełka Orlen między Głogowem a Kolbuszową. Duże znaczenie linii wiąże się również z jej modyfikacją na początkowym odcinku. A stąd, czyli z Zaczernia, w ramach Rzeszowskiej Kolei Aglomeracyjnej zostaną podprowadzone tory na Jasionkę. Licząca około 5 km linia kolejowa stanowiąca odgałęzienie linii 71 połączy terminal na lotnisku Rzeszów-Jasionka połączeniem szynowym. Odnosi się wrażenie, że takie inicjatywy w ramach stworzenia kompleksowego węzła kolejowego wpisującego się w aglomerację miejską są zadaniem koniecznym. Należy dodać, że elektryfikacja linii kolejowej 71 miała być już realizowana w latach 2014-2015, jednakże w rezultacie się to nie udało. Na tak długim odcinku elektryfikacja linii wiąże się z przebudową infrastruktury związanej z zasilaniem sieci. W Nowej Dębie, Cmolasie, Chmielowie właśnie tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, Kolbuszowej czy w Rzeszowie będą również wybudowane nowe podstacje elektryczne, które z kolei zasilą tą sieć, ponieważ ta sieć elektryczna jest budowana całkowicie od podstaw. Wykonanie linii elektrycznej wymaga oczywiście innych dodatkowych prac, do których należą oprócz umieszczenia fundamentów palowych
konstrukcji wsporczych i podwieszeń, wykonanie na całej linii uszczelnienia grupowego z ochroną przeciwporażeniową obiektów inżynieryjnych i wszystkich obiektów znajdujących się w zakresie oddziaływania sieci. Obecnie na linii kolejowej 71 składy pasażerskie mogą poruszać się z maksymalną prędkością do 120 km na godzinę, towarowe zaś do 80. Ze względu na fakt, że powstająca sieć jest nowoczesną siecią typu ciężkiego o przekroju 420 mm, przystosowaną do prędkości do 200 km na godzinę, być może uda się nieco przyspieszyć prędkość pociągów, na przykład do 140 km na godzinę. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać w praktyce, ale pociągi do Warszawy, które obecnie kursują przez Kraków, jadąc tą linią przez Tarnobrzeg, Sandomierz, prawda? Od 5 godzin do 3,5 godziny mają być skrócone te przejazdy. O ile wbijanie fundamentów palowych, na których osadzone będą słupy trakcyjne, zakończone zostanie do końca 2019 roku i nie wpłynie na ograniczenie ruchu kolejowego, ponieważ prace te wykonywane są nocą, to dalsze prace mające na celu zawieszenie sieci trakcyjnej wraz z urządzeniami kompensacyjnymi wpłyną już na ograniczenia w ruchu pasażerskim, wprowadzając zastępczą komunikację autobusową. Przedsięwzięcia prowadzone są w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Prace na linii kolejowej nr 71 Ocice-Rzeszów o łącznej wartości prawie 105 milionów złotych. Ogół prac ma być zakończony do połowy 2021 roku. Tutaj w pobliżu, bo przy tym budynku, jest pierwszy słup elektryczny, jeszcze stary, do którego będzie podpięta nowa linia. To są właśnie te pale betonowe, które wbija się w ziemię w zależności od trakcji, od tego, jakie siły oddziaływują na poszczególnych odcinkach. 3 metry albo 3,5 metra. I na nich osadzony jest słup. Takich słupów będzie około 1300 na 67-kilometrowym odcinku Rzeszów-Ocice. A to są tak zwane odciągi do tych słupów. No tu nawet pisze 3 metry. Idąc w kierunku stacji Chmielów Zagumnie, mamy tutaj pierwszy słup elektryczny i kolejne już do Dęby Rozalin. Elektryfikacja tej linii rozpoczęła się we wrześniu 2019 roku. Rozpoczęła się z tej strony, czyli od strony Ocic. Stan prac wygląda w tej chwili tak, że słupy betonowe, pale betonowe, na których umiejscowiona będzie sieć trakcyjna, są praktycznie już, fachowo się to mówi, posadowione, czy wbite bardziej potocznie, można powiedzieć, już praktycznie do Dęby Rozalin i do stacji Nowa Dęba. Przy czym te słupy mają być gotowe już do końca roku 2019 i miejmy nadzieję, że w praktyce to zostanie wykonane. W każdym bądź razie stan prac wskazuje na to, że tak będzie. Obecnie technologia wbijania tego typu słupów znacznie różni się oczywiście od tej, która była kiedyś. Dzisiaj robi się przede wszystkim bardziej precyzyjniej, no i przede wszystkim też szybciej. Dawniej wykonanie takich fundamentów, można to nazwać, pod trakcję elektryczną zajmowało wiele, wiele więcej czasu. Trzeba było zalewać betonem, szalować, zbroić. Dzisiaj przy pomocy
nowoczesnych urządzeń, specjalnego parku maszynowego, który tutaj wykonuje też pracę, ale i przede wszystkim palownicy. No, takich pali można wbić w ciągu, no powiedzmy, 8 godzin o wiele, wiele więcej niż wyglądało to kiedyś. Umieszczenie fundamentów palowych wzdłuż torowiska na linii kolejowej wykonywane jest przy użyciu jednego z najnowocześniejszych sprzętów w Europie. Tak zwane systemowe palownice kolejowe wbijają w ziemię gotowy prefabrykat. O ile w latach 80., kiedy w Polsce elektryfikowano wiele linii kolejowych, ówczesną tradycyjną metodą stosowaną w budownictwie polegającą na zbrojeniu, szalowaniu i zalewaniu można było na jednej zmianie wykonać od 2 do 4 fundamentów słupów, to obecnie za pomocą wbijania pali w jeden dzień można wykonać od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu. Tutaj mamy pale betonowe, one są z tamtej strony troszeczkę szersze, tutaj są węższe. Tą węższą stroną wbija się palownicą te pale przy nasypie kolejowym. I na tych właśnie palach umieszcza się słupy, które podtrzymują linię elektryczną. Znajdujemy się teraz w Komorowie przed Nową Dębą. Właśnie tutaj mamy już przygotowane do prac rozłożone pale. Tutaj mamy pal betonowy, wbity już i przygotowany pod słup podtrzymujący trakcję elektryczną. A tutaj mamy już zamontowany pierwszy słup trakcji elektrycznej na tych palach, które widzieliśmy przed chwilą. I tutaj również widzimy przygotowywane pale pod sieć trakcyjną. Jeśli chodzi o sieć trakcyjną, zostanie ona podwieszona przy zastosowaniu najnowocześniejszego i jedynego w Polsce wysokowydajnego pociągu do potokowej wymiany sieci, który zarazem wywiesza linię nośną i przewody jezdne. Elektryfikacja linii kolejowej numer 71 jest niewątpliwie jednym z najistotniejszych wydarzeń na terenie województwa podkarpackiego i ma również, jak wspomniano, znaczenie ponadregionalne. Poza skróceniem czasu podróży do Warszawy i tym samym ominięciem jazdy do stolicy z Rzeszowa przez Kraków,
linia połączy niekorzystne w ostatnim czasie pod kątem kolejowym połączenia Rzeszowa z takimi miastami jak Tarnobrzeg czy Sandomierz, do którego z Rzeszowa nie ma praktycznie dogodnych połączeń bez przesiadek. Modernizacja linii numer 71 z Rzeszowa do Ocic wpisuje się oczywiście w inny projekt, którym jest budowa stacji Rzeszów Zachodni i remont dworca głównego w Rzeszowie, a także wspomniana już odnoga linii kolejowej na lotnisko w Jasionce. Kanał kolejowy Mirmur 2. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.